Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam taką przepyszną, przepiękną przystawkę. Tort kanapkowy, taka konkretna przystawka na dużą ilość osób. Tort jest wbrew pozorom bardzo prosty w przygotowaniu. Jest to chleb tostowy przełożony pastą z tuńczyka i pastą z jajka. Wszystkim polecam, bardzo jest smaczny ten torcik i robi efekt wow. Zapraszam Was do przygotowania i do subskrypcji mojego kanału. Do tortu kanapkowego naszykowałam już wszystkie składniki. Mam tutaj chleb tostowy pełnoziarnisty, do pasty z tuńczyka mam tuńczyk w wodzie, albo może być w oleju, kukurydza, koperek, cebulka dymka będzie do pasty z jajka, serek śmietankowy i majonez też pół na pół do pasty z jajka, pasty z tuńczyka, jajka, jabłko, musztarda łagodna i ogórek pomidorki. Wszystkie składniki oraz proporcje są w opisie pod filmikiem. Zaczynam od robienia pasty z tuńczyka. Najpierw kroję świeży koperek, ewentualnie też może być suszony. Tuńczyk może być w oleju, może być w wodzie, tylko trzeba tą wodę albo olej odsączyć. Dodaję słodką kukurydzę, ser śmietankowy i majonez. I wszystko trzeba dobrze przemieszać. Dodaję też sól i czarny mielony pieprz. I jeszcze mieszam. Kiedy pasta już będzie gotowa, koniecznie spróbujcie ją na smak, bo jeżeli pasta jest dobra, to i tort będzie dobry. I taka pasta, proszę bardzo, mi się udała. Pastę z tuńczyka odkładam i zajmę się teraz pastą z jajek. Jajka ugotowałam na twardo, wystudziłam i obrałam ze skorupki. I kroję jajka w kostkę, tak jak na sałatkę jarzynową. Cebulkę dymkę drobno kroję i dodaję do jajek. Zamiast cebulki dymki może być też szczypiorek. Umyłam, obrałam ze skórki jedno takie średniej wielkości jabłko i teraz kroję na małe kawałeczki. Ewentualnie można zetrzeć jabłko na tarce, ale mi się podoba właśnie jak takie małe kawałeczki jabłka są wyczuwalne. I teraz dodaję ser śmietankowy, dodaję też majonez, dodaję musztardę łagodną, dodaję sól, czarny mielony pieprz i teraz trzeba to wszystko dobrze wymieszać. Pasta z jajek jest też gotowa, też spróbowałam, pyszna, można składać torcik. No ale tylko jeszcze przed składaniem tortu trzeba przygotować do tego chleb tostowy, trzeba po prostu odkroić te twarde końcówki chleba. Pokroję jeszcze w kółka ogórek, pomidorki i składamy. Na paterze, na której będę podawać tort kanapkowy, wykładam chleb tostowy, 9 kawałków i wykładam na każdy kawałek ogórek. I potem na każdy kawałek też wykładam pastę z tuńczyka i ją też równomiernie wszędzie rozprowadzam. Wykładam teraz kolejną warstwę chleba tostowego. Ja wykładam 9 kawałków. Można sobie zrobić ten tort z 6 kawałków i też będzie super. Na każdy kawałek wykładam pomidorek i na każdy kawałek też wykładam pastę z jajka. No i równomiernie wszędzie rozprowadzam. Następna warstwa to chleb tostowy, będzie łącznie 5 razy warstwa chleba tostowego, więc musicie sobie naszykować 45 kromeczek chleba. Brzmi, że niby jest bardzo dużo, ale tak naprawdę torcik znika w mig. Wyłożyłam na chleb ogórek i wykładam warstwę pasty z tuńczyka, równomiernie też rozprowadzam. Na pastę z tuńczyka wykładam chleb tostowy i potem na chleb tostowy wykładam pomidorki, a na pomidorki wykładam pastę z jajka i równomiernie rozprowadzam.
Generalnie nie ma znaczenia, jaką pastę wykładacie pierwszą, czy pastę z tuńczyka, czy pastę z jajeczną. Najważniejsze, żeby pierwsza i ostatnia warstwa to był chleb tostowy. No i dobrze, żeby te pasty robić na przemian, że jedna warstwa tuńczyk, a druga warstwa jajko i potem znowu tuńczyk, jajko. I teraz zajmę się dekoracją. Do obsmarowywania tortu będzie mi potrzebny ser śmietankowy, majonez, sól, pieprz i to wszystko miksuję krótko, około minuty mikserem, aż masa zrobi się gładka. Można to zrobić wszystko wymieszać ręcznie, ale mikserem szybciej i lżej. Przed tym jak obsmarować tort, patrzę sobie tą ostatnią warstwę. Jeżeli są jakieś otwory, jakieś dziureczki się porobiły, to wypełniam je chlebem, żeby było wygodniej smarować i żeby ten krem nigdzie się tam nie zapadał i wszystko było ładnie. Smaruję górę tortu kanapkowego i boki. Nie musi to być jakoś idealnie wygładzane, to nie jest tort urodzinowy, ale tak, żeby po prostu schować wszystkie widoczne kawałki chleba i nadzienia i żeby było ładnie, ale nie musi być jakoś tam idealnie, bo będę jeszcze dekorować boki cebulką, dymką i górę warzywami, więc tego aż tak nie będzie widać. Cebulkę, dymkę drobno kroję, najładniej wygląda ta zielona część i obsypuję nią boki tortu, delikatnie dociskam. Można dać gęsto, można dać troszeczkę mniej tej cebulki, tak jak Wam się podoba, tyle ile tej cebulki macie, ale ta cebulka też dobrze bardzo komponuje z tym wszystkim, co jest w środku, więc nie bójcie się, nie będzie jej za dużo. Górę tortu dekoruję ogórkiem, rzodkiewką, kukurydzą, pomidorkiem. Tutaj tak naprawdę jest pole do popisu ogromne, można sobie wymyślać swoje dekoracje. Ja jestem ciekawa, jak Wam się uda, wysyłajcie koniecznie mi zdjęcia, czekam na fotki. Póki co dekoracja jest taka, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Takie piękności tutaj przede mną pachną, zachęcają do zjedzenia, ale trzeba ze 2 godzinki poczekać, niech postoi w lodówce, się przegryzie. No i teraz po 2 godzinach wyciągam torcik i kroję. Miam. Ten kawałek to odkroiłam konkretny, ale jeżeli przekroić ten kawałek jeszcze na pół, to będzie widać ładnie ogórek, pomidorek, tak bardzo kolorowo ten torcik wygląda w środku. Tylko no niestety tak przekroiłam, że tego nie widać, ale zróbcie i zobaczycie, się przekonacie. Kochani, tort kanapkowy już jest gotowy. Tutaj jeden kawałeczek jest przede mną. Torcik bardzo pięknie się prezentuje. Jest bardzo piękny i na zewnątrz, i w środku taki kolorowy. No i ja już zdążyłam spróbować i zapewniam Was, że torcik jest bardzo smaczny. Wszystkie te smaki idealnie ze sobą się łączą. Ja jestem zachwycona smakiem. Na pewno trzeba dać 2 godziny mu w lodówce, żeby wszystkie te smaki się dobrze ze sobą przegryzły. Wtedy torcik najlepiej smakuje. Można jeść go tego samego dnia już po 2 godzinach albo następnego dnia. Powiem szczerze, że troszeczkę się obawiałam, że na następny dzień ten chleb zrobi się zbyt miękki i będzie taka troszeczkę kasza, ale nie. Wszystko jest super, więc na następny dzień można spokojnie podawać, można sobie zrobić dzień wcześniej i zajadać na imprezce, albo zrobić po prostu dla siebie. Ja zrobiłam taką konkretną porcję, można zrobić oczywiście mniej i też można kombinować się z innymi smakami, zrobić się z jakąś inną pastą. Ja chętnie też poznam Wasze smaki, Wasze pomysły. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, czy zrobiliście ten torcik, czy Wam smakował i jeżeli zrobiliście z jakąś inną pastą, to też dajcie mi znać, czy to w komentarzach, czy też na Instagramie. Ja chętnie wszystkim odpowiem i chętnie wszystko to czytam. Nie wiem, czy pamiętacie, teraz niedawno był też przepis na napoleonkę na słono. Właśnie napoleonka na słono jest taka, że jest najlepsza na 2 dzień i jeszcze nawet na 3 dzień. A tort kanapkowy właśnie trzeba zjeść 1 dnia lub 2 najlepiej, chociaż dzisiaj jest 3 dzień, jadłam i nie narzekam. Jest bardzo pyszny. Więc życzę wszystkim smacznego, zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Będę wdzięczna wszystkim za polubienie tego filmiku, za miłe komentarze. Wszystkim też wysyłam buziaki i do zobaczenia. Pa!